Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy bardzo prosty chleb. Chlebek cebulowy. Bardzo prosto, myślę, że każdemu wyjdzie. I co będziemy do tego potrzebować? Już Wam mówię. Tutaj mam pół kilo mąki, mąka pszenna typ 650. Jeśli dacie mąkę o wyższym typie, chleb będzie się robił bardziej gliniasty i bardziej taki ciężki. Więc uważam, że typ 650 to jest taki najwyższy typ, żeby zrobić ten chlebek. Lepiej dać mąkę 600, ale nie więcej niż 650. Do tego będziemy potrzebować 8 gramów drożdży suszonych. Tak. Do tego dodamy 1,5 łyżeczki, od 1 do 1,5 łyżeczki soli. Tak. Do tego będziemy dodawać 3 łyżki płaskie. To jest cebulka prażona. Tak. Do tego dodamy 2 łyżeczki cebulki suszonej. Są dużo w sklepach. Jedna łyżeczka i druga. Takie 2 płaskie łyżeczki cebulki suszonej. Do tego 1 łyżeczka płaska suszony, granulowany czosnek. Jeżeli lubicie inne przyprawy, można dodać. Do tego dodam otręby owsiane, ale jeżeli macie jakieś inne otręby, też można dodać. Będzie po prostu troszkę zdrowszy. 1, 2, 3 łyżeczki tam. Więcej nie trzeba, 3 łyżeczki. I do tego dodam, to jest taka bardzo duża łyżka, 2 łyżki, możecie dodać zwykłego oleju. Ja dodam olej z suszonych pomidorów. Jest bardzo fajny, aromatyczny. I to będą 2. O, 1. Żeby pomidor tylko nie uciekł. O, i 2. I 2 łyżki oleju. Ja dałam suszonych pomidorów. Możecie dać też oliwę z oliwek. Tak, to dałam. I wodę. Wody będziemy dawać od 300 do 350 ml. Pierw Wam pokażę, jaka ma być konsystencja. Ja tutaj mam równo 300 ml wody. I zaraz zobaczymy, czy będzie mi potrzebny jeszcze, czy wystarczy. To zamieszam, żeby się wymieszały składniki. O. I wlewam. Woda najlepiej, żeby była ciepła, ale nie za gorąca. Po prostu jak umoczycie palca, żeby była ciepła. Wlałam tu 300 ml wody i będziemy mieszać. Lepiej troszkę mąki podsypać, niż miałoby Wam wyjść ciasto za twarde. Jeszcze troszkę dam wody. Jeszcze troszkę. Zobaczymy. Tak ze 2 łyżki. O. No i dobra. I teraz jak już macie o, takie ciasto, zaraz Wam pokażę z bliska. O. Fajne. Będziemy je zagniatać. Zagniatać tak przynajmniej z 5-6 minut. Jakby się troszkę kleiło, podsypać troszkę mąką. O. Delikatnie. I zagniatamy. Nie za dużo, bo ciasto ma być takie luźniejsze. No, ciasto już wyrobiłam. Mówię, nie podsypywać dużo mąką. Zaraz Wam pokażę konsystencję. Ona się trochę klei, ale to nic nie szkodzi. I teraz damy, wyżej dam Was, o, mąkę pod spód. O. Trochę mąką przysypię. I dajemy do wyrośnięcia. Godzina,
Półtorej godziny, od godziny do półtorej, tak powinno nam wyrosnąć, jeżeli ciasto ma, jest po prostu w cieple. To będę nakrywać miskę woreczkiem foliowym. Ja postawię sobie ciasto na poduszkę elektryczną. Jeżeli macie poduszkę elektryczną albo koc elektryczny, to może Wam w tym pomóc. Daję poduszkę elektryczną, na to kładę gruby ręcznik, kładę swoją miskę przykrytą woreczkiem foliowym, przykryję Wam to jeszcze wszystko kocem i około, mówię tak, od godziny do półtorej godziny to podwoi swoją objętość. Można zajrzeć po godzinie delikatnie, jak tam nasze ciasto wygląda. Także widzimy się, jak ciasto urośnie. U mnie minęła godzina i 20 minut i patrzcie, jak ładnie ciasto podwoiło swoją objętość. Pięknie. Tak, zaraz przemieszamy. Teraz będzie widać pewnie, chcę Wam pokazać, jak ładnie, o, widzicie? To jest wszystko, o, tak ładnie urosły drożdże. Podniosły ciasto. Teraz tak, piekarnik nastawiamy na góra-dół 220 stopni. Będziemy ciasto piec przez 15 minut. Po 15 minutach weźmiemy i zmniejszymy temperaturę do 180 stopni i będziemy piec około 30 minut. Grzałka, góra, dół. O. Troszkę przerobimy. Teraz ja tutaj sobie wyciągnę. Tak. Dobra. Troszkę przerobimy. I teraz damy do foremki. Moja foremka jest, już Wam mówię, to jest 23 cm na 13. Foremkę tutaj mam troszeczkę smalcu. Ja mam takiego swojego smalcu. Jeżeli wy nie, taki normalny, najlepszy jest taki smalec, ewentualnie olej kokosowy. On też ma taką konsystencję jak smalec. Dlaczego daję smalec? No bo jest to, będzie to wytrawne, prawda? Tutaj jest cebula, tutaj jest czosnek, więc bardzo fajnie pasuje właśnie smalec. Musimy bardzo dokładnie wysmarować foremkę, żeby nam się nie przykleił chleb. Także we wszystkich rogach porządnie smarujmy. O. Tak, dużo nie dajmy, żeby to nie pływał nam później chleb w smalcu. Zaraz wytrę rękę. O, ręcznik. Dobra. I ja obsypię mąką. Dajemy mąki trochę do środka. No. I robimy tak. Ja to będę robić nad zlewem, żeby tutaj nie obsypać wszystkiego. No. Teraz Wam pokażę porządnie obsypana foremka. I teraz nie powinno mi się... Dajemy nasz chlebek i zostawiamy jeszcze w ciepłym miejscu, niech troszkę podrośnie. Także ja go przykrywam jeszcze i zostawiamy teraz do wyrośnięcia. Zostawiamy na około 20-30 minut, żeby nam troszkę podrósł. No, po 20 minutach moje ciasto już podrosło, chyba to widać. Posmaruję je delikatnie takim letnim mlekiem. O.
posypię sezamem. Możecie posypać czym tam chcecie, makiem. Naprawdę, to już jest dowolność. I wsadzam do nagrzanego. Ja już wcześniej sobie włączyłam piekarnik, żeby go wygrzać. Tak jak mówiłam, na temperaturę 220 stopni na 15 minut. Grzałka góra-dół, później skręcam temperaturę do 180 stopni, około 30 minut. I chlebek będę wyciągać. O. Gorące. Nie bójcie się, jeżeli ciasto drożdżowe, jeżeli już jest upieczone, można normalnie je wyciągnąć, one już nie opadnie. Opadłoby tylko wtedy, kiedy by było nieupieczone. Ściągam blaszkę, wszystko gorące i pukamy. Słychać? Taki pusty dźwięk. To znaczy, że wszystko jest dobrze. Tak. Gorące jest, ale zaraz. Ale gorące. Jeżeli ktoś chce chrupiącą skórkę, to tak zostawia. A jeżeli ktoś nie chce chrupiącej skórki, to trzeba przykryć szmatką na 10 minut. Ewentualnie można też go raz spryskać wodą. Tak. I przykryć szmatką i wtedy nie będzie aż taka bardzo chrupiąca skórka, bo my na przykład nie możemy, bo mi taka fest chrupiąca skórka po prostu rani dziąsła. Także ja przykrywam na 10 minut i zaraz do Was wracam. No i już do Was wracam. Pokażę Wam chlebek. Może troszkę przybliżę. O. Pod ściereczką leżał jakieś 10-15 minut. Fajny jest. Jest też i chrupiący, i mięciutki. I będziemy go kroić. Jeszcze jest ciepły i można, może się źle kroić, bo jeszcze nie wystygł. O, jeszcze para leci, patrzcie. Jeszcze para leci. Zaraz tutaj pokażemy. O. Zobaczcie, jaki. A jaki zapach! Normalnie szok. Chlebek cebulowy. Naprawdę polecam. Pyszny. Pyszny. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.